Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o skazanych wojewódzkim i Palikocie, o objawieniach Jezusa, o Kebabgate, o skazaniu Margot, o Berkowiczu, który rozpija nam młodzież i o Bambiku. A nim zaczniemy, serdecznie zachęcam Państwa do wspierania. Witam na Patronite, link oczywiście w opisie odcinka. Kto nie wspiera, ten jest głupi i ma wszy. Zaczynamy. A zaczynamy od tego, co się dzieje, kiedy jeden trochę przyśpiewaczy, a drugi z trzecim trochę przycwaniaczy. W tej historii jest jeszcze czwarty, ale właściwie no, nie bardzo kogo obchodzi. Jakiś czas temu Jan Śpiewak, którego chyba no, nie muszę nikomu przedstawiać, ułaskawiony przez Dudę były kandydat na prezydenta, miejski aktywista zwany Łysym Killerem. Kto nie śpiewa, w jego tonacjach łatwo może trafić przed oblicze sądu za fałsze i różne tak... Co ja... Przepraszam Państwa. W każdym razie od pewnego czasu pan Śpiewak jest nie w smak zagorzałym platformersom, którzy oskarżają go o sprzedanie się PiS-owi i generalnie o bycie PiS-owskim aparatczykiem, trudne słowo. No i faktycznie Janek poszedł troszeczkę w Kaczyńskiego. W każdym razie nie w smak jest też wielkomiejskim elitom i celebrytom, bo nagle wyciągnął im, że nie wolno reklamować napojów wysokoprocentowych i faktycznie, no szanowni Państwo, nie wolno reklamować wysokoprocentowych napojów w internecie czy gdziekolwiek. No a ci przecież na swoich Instagramach wiadomo, co wyprawiają. No najbardziej dostało się byłemu politykowi Januszowi Palikotowi i wielkiemu przedwiecznemu Kubie Wojewódzkiemu oraz ich koledze Tomkowi, ale to nie wiadomo, o co chodzi, on chyba tak niechcący, jakiś facet z ulicy czy coś. Kiedy pan Śpiewak się wściekł, że celebryci promują takie napoje i kulturę picia, sprzedał panu w prokuraturze i sprawa trafiła przed sąd. Wydawało się, że problem nie będzie zbyt zawiły, bo przecież no, polskie prawo zezwala jedynie na reklamę napojów niskoprocentowych i to pod pewnymi warunkami, musi być ciepłe i rozgazowane. Przepraszam Państwa za te suchary. W każdym razie nie można reklamować napojów wysokoprocentowych i basta. Natomiast to, z czego panowie Kuba, Janusz i Marek skorzystali, to to, że w ustawie nie ma ani słowa o internecie. I tak panowie potrafili prezentować na Instagramie, co tam piją non-stop. No oni prezentowali, a myśmy wiadomo, to robili. No bo wiadomo, jak jakiś Polak zobaczy znanego chłopa w internecie z butelką dobrej wódki, no to natychmiast biegnie zatankować na stację. Tak to działa. Później padają jak muchy, nie ma komu pracować. Wszyscy na bani, gospodarka w gruzach, ludzie nerwowi. Jak nerwowi, to wiadomo, po kieliszek sięgają. No ludzie, no niby zwykła fotka na Instagramie, a to do tragedii potrafi doprowadzić. Pan Palikot jeszcze w kwietniu miał na sprawę mocno wywalone i twierdził, że nic na niego nie mają. O słuszności stanowisk i winie przesądzi sąd, gdzie będę miał możliwość przedstawienia swojej argumentacji. Zdecydowanie będzie to wartościowy temat dla debaty publicznej w kwestii aktywności osób znanych w mediach społecznościowych w kontekście kultury spożywania. No i najwyraźniej pan Janusz i spółka no nie postarali się w sądzie z argumentacją, bo zostali właśnie przed chwilą skazani, czyli jednak coś tam na nich mieli. Pan Palikot ma zapłacić karę w wysokości 80 000 zł, a pan Kuba i Grzesiek po 70. Oczywiście no to dość śmieszna kara dla tych panów w stosunku do tego, ile na tych reklamach zarobili. Tak przypuszczam. W każdym razie panowie się nie poddają i zamierzają walczyć dalej. Donosiciel Jan Śpiewak skazany prawomocnie za mówienie nieprawdy, a następnie ułaskawiony przez Andrzeja Dudę zapewne uważa, że coś wygrał. Nic nie wygrał, bo wyrok jest nieprawomocny, ne. Dla wszystkich prawilnych gitów przypominam tylko, że donosiciel to inaczej 60 albo sprzedawczyk, tak żeby było jasne. Tymczasem, a propos Jan Śpiewak, się cieszy, się raduje, otwiera szampana, udupił chłopaków, dobrze jest, nikt tu nie będzie na jego zmianie rozpijał społeczeństwa. Jak pisze po wyroku, to koniec bezkarności alkopatusów, którzy na krzywdzie ludzi zbijają fortuny. No i ja się tylko zastanawiam, co prokuratura na wina Tuska. Taki żart, proszę Państwa, kolejny suchar, no bo przecież wszystkie lemingi wiedzą, że wino to akurat jest, szanowni Państwo, napój średnioprocentowy. Już zupełnie tak na poważnie chciałem Państwa zapytać, co sądzimy o sprawie Kuba Wojewódzki? Fajnie, niefajnie, czy kara się należy, czy się nie należy, czy za mała, czy za wysoka? Janusz Palikot, jak go wspominamy jako polityka? Czy ta kara to słusznie, czy niesłusznie, czy w ogóle tej kary może nie będzie, no co o tym trzecim, o tym Witoldzie, czy to jest jakiś człowiek w ogóle świadomy tego, co się dzieje, czy to jest jakiś człowiek z przypadku wzięty po prostu z łapanki, wzięty za znajomego tych ludzi, no bo nie bardzo wiemy, kto to jest. I co sądzicie o samej sprawie, czy faktycznie reklama napojów wysokoprocentowych doprowadziła
doprowadza do tego, że ludzie patrząc na nią, patrząc na człowieka z takim napojem, po prostu natychmiast biegną i chleją do rana, czy właśnie może wręcz przeciwnie. Jestem ciekaw, proszę Państwa, co Wy uważacie, bo ja jestem ciekaw Was. Ja Was szanuję do cholery. Mam nadzieję, że Wy też mnie poniekąd szanujecie, także z chęcią się dowiem, co Wy tam w ogóle myślicie na ten temat. No. I basta, i koniec. Dziękuję bardzo. I czas na witaminki dobre i dla chłopca, i dziewczynki, i w ogóle dla wszystkich, a tuż po nich. Porozmawiamy sobie o tym, czym to tam nam Bóg się objawia, od kanapki po parówki, będzie trochę tego i tamtego i w ogóle, o, będzie. Gastronomia. W powiecie otwockim afera kebabowa. Pewien 25-latek od początku roku regularnie przychodził do jednego z lokali i wymuszał od pracowników kebaby. Od jakiegoś czasu robił to codziennie, a wszelkiego rodzaju ale kończyły się rękoczynami i groźbami. Kiedy facet oprócz darmowych kepsów zażądał też pieniędzy, miarka kebaba się przebrała. Została wezwana policja, szanowni państwo. Prokuratura objęła mężczyznę dozorem policyjnym. Ma również zakaz pojawiania się w lokalu i kontaktu z pokrzywdzonymi. Tak już prywatnie dodam, że kiedyś byłem świadkiem, jak w jednym z okolicznych kebabów mój przyjaciel w obronie własnej załatwił gnoja, który chciał go bić kebabem. Nigdy nie zapomnę tego widoku, to nie historia na teraz, ale uwierzcie mi, kebaby można zdziałać z cuda. Szczecin. Policjanci prowadzący pomiar zatrzymali samochód, który przekroczył prędkość o 16 km, ale przecież no nie sam, to nie był taki, co sam jeździ, proszę Państwa. Prowadził go 44-letni mężczyzna, który, jak się okazało, miał bardzo dobre wytłumaczenie na swoje przewinienie. Otóż spieszył się na państwowy egzamin na prawo jazdy, w związku z czym nigdy nie posiadał również dokumentów uprawniających go do prowadzenia tego pojazdu. Policjanci oczywiście okazali się być niezwykle wyrozumiali i normalnie puścili mężczyznę, aby ten się przypadkiem na egzamin nie spóźnił. Nie, 44-latek został ukarany mandatem i do odwołania ma zakaz prowadzenia pojazdów oraz podchodzenia do egzaminu. Warszawa. Kojarzycie Państwo takie furgonetki, które jeżdżą po miastach i propagują kłamstwa na temat LGBT+, łącząc ich z klerykalnym zamiłowaniem do dzieci, a przecież na to tylko duchowni w Polsce mają mandat społeczny, także co za dużo, to niezdrowo, to niemożliwe. W każdym razie, w 2020 roku wzbudzające skrajne emocje, także u mnie, Margot z nieistniejącego już kolektywu Stop Bzdurą zatrzymała taką należącą do fundacji ProLife furgonetkę i ją normalnie zniszczyła. Zresztą proszę sobie wyobrazić, że było to dokładnie pod moim domem. Tak właśnie było, szanowni Państwo. Ja tu sobie siedzę, w nosie dłubię, czy piszę witam, a parę piętem niżej ktoś wyjaśnia furgonetkę. W miniony poniedziałek Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście skazał Margot na rok ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Sąd uznał, że Margot i osoby jej towarzyszące działały z błahego powodu. No osobiście uważam, że powód nie był błahy. Sam zawsze, kiedy widzę te busy, mam ochotę na nie co najmniej napluć, jak nie gorzej. Natomiast pamiętajmy, że przemoc rodzi przemoc i choć czasem ciężko jest się przebić bez drastycznych działań, to jednak chyba lepiej szukać rozwiązań gdzie indziej, szczególnie teraz. Przedszkole. Prorosyjska koalicja inceli i stulejarzy, zwana dla zmylenia przeciwnika Konfederacją, wynalazła nowy sposób na to, jak dotrzeć do swoich wyborców. Poseł Berkowicz postanowił przeprowadzić interwencję poselską na terenie juwenaliów krakowskich. Czemu miała służyć ta interwencja, proszę Państwa? Otóż Berkowicz chciał studentom rozdać piwo. Najwyraźniej kucowy książę zrozumiał i dobrze rozpoznał największy problem swoich młodych wyborców. Otóż ta grupa społeczna ma często zwyczajny problem z zakupem alkoholu. Panie pośle, po pierwsze, szczęść Boże ci jednak ciut zastarzy na pańskie progi. Po drugie, rozpijanie społeczeństwa przez posła na Sejm, no to... A, jakiś żart. Kosmos. Pani Monika Richardson na początku maja poinformowała światowe media o rozstaniu z partnerem. Szok i niedowierzanie, proszę Państwa. Pani Monika po tych wydarzeniach zdecydowała się na wizytę nie u specjalisty, a wizytę specjalisty. Dziennikarka zdecydowała się zaprosić do domu szamankę i jasnowidzkę, no aby wspólnie odprawić rytuał smoczego oddechu. Pierwsze co pomyślałem, pewnie wspólnie nie myły zębów przez tydzień, po czym na siebie chuchały. Nic bardziej mylnego, proszę Państwa. Otóż, aby zakończyć pewien etap w życiu pani Moniki, trzeba było użyć bębenków, dzwonków, śpiewów i dokonać wypalania żywym ogniem. Brzmi to wszystko jak koncert Batuszki czy Behemota. To wszystko brzmi jak sprawa dla reportera, ale to jest, proszę Państwa, życie. Tak właśnie wygląda życie gwiazd. Się człowiek nie wypróżnia 3 dni słuchając bębenków i później się właśnie wszystko przewartościowuje. Polityka. Parę dni temu w wywiadzie udzielonemu tygodnikowi Do Rzeczy minister Zero oświadczył, a właściwie stwierdził, że Bambik, czyli pan premier Mateusz, pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych. Jak rozumiem,
Chodzi o samo negocjowanie przez Bambika wejścia do Unii, aż po, jak wytłumaczył Zero, zgody na unijny mechanizm warunkowości i KPO. Szeryf twierdzi, że to wszystko sprzyja utracie przez Polskę suwerenności. Na te dywagacje Bambik odpowiedział osobiście króciutko, masakrując dywersanta. Polityka to gra zespołowa, tylko w zespole są tacy, którzy cały czas marudzą, narzekają, że ktoś im nie podaje piłki. Spędziłem dużo czasu w dzieciństwie na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego powiedzenia. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. No i co, panie Ziobro? Stonoga miał rację, aż cię kukle będą swędziały. Bambik 0, 1, 0. Tak, Baciusiu? Baciuś się zgadza. Aż wasz kukle będą swędziały. Z bólu. Szanowni Państwo, wielka przedwieczna Edyta Górniak kolejny raz dała sobie znać. Wiekowa artystka i duchowa przewodniczka najpierw na konferencji jednej ze stacji telewizyjnych nie podała ręki Dodzie, czym wzburzyła wszystkich, którzy nie mają co robić w życiu, a następnie wypowiedziała się o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Król jest tylko jeden. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Nie ma innego króla. To, że człowiek nadał sobie taki sam tytuł jak Jezus, Jesus, to już koronacja samozwańcza. Co ciekawe, sama Edyta jest regularnie tytułowana królową, a to sceny, a to polskich serc, a to bajdurzenia, ale jak rozumiem, królowa to nie król. Pani Edyta przeżyła już kilka dynastii, także wie co mówi, mądry to aż miło posłuchać. Tymczasem u nas w kraju nie ma króla, także konkurencji dla tego jedynego również nie ma, choć wiem, że niektórzy by Adamczyka postawili na piedestale. W każdym razie, może nie sam Bóg, najwyraźniej ma lepsze rzeczy do roboty, ale Matka Boska objawiła się ludziom w konarze drzewa w Parczewie. Od paru dni ludzie klęczą pod drzewem i się modlą. Zaraz się okaże, że tam ptak jakoś krzywo narobił i są te rewelacje. W każdym razie ludzie się pod drzewem zbierają, mimo że nawet przedstawiciele kościoła twierdzą, że to zwykłe drzewo i do żadnego nadprzyrodzonego zjawiska tam nie doszło. Generalnie, jak tłumaczy profesor Tadeusz Bartoś, w kościele z zasady nie ma objawień na drzewach, szybach czy kanapkach, czyli jak rozumiem, kościół raczej nie jest chętny wizerunkowi świętych tam, gdzie ktoś je zobaczy. Oni są tylko tam, gdzie kościół wskaże wiernym. Szanowni Państwo, ja jednak postanowiłem specjalnie dla Was, bo Was cholercia kocham, przygotować listę najwspanialszych objawień w historii. Generalnie mam wrażenie, że Jezus i spółka najczęściej objawiają się w skałach, liściach, zdjęciach rentgenowskich i drzewach właśnie. Podejrzewam, że równie często co Pokémony czy Nicolas Cage. Jednak moją uwagę zwróciły te mniej typowe miejsca. Zobaczmy. W 2010 roku w Wielkiej Brytanii Tobiemu Elsowi przysnęło się w trakcie smażenia bekonu. No i wyobraźcie sobie, że po przebudzeniu okazało się, jak się część z Was domyśla, spalenizna ułożyła się w twarz Jezusa. Jak twierdzi, ktoś nad nim czuwał, skoro jego dom nie spłonął, a on w porę się obudził. Ponoć patelnia w nienaruszonym stanie do dziś stoi brudna. W Greenville w południowej Karolinie pewne małżeństwo poszło na zakupy do Walmartu, a po powrocie ich rachunek upadł na ziemię i tak leżał 3 dni, proszę Państwa. Jak twierdzi Simon, mąż z tej opowieści, kiedy 3. dnia wszedł do kuchni, zauważył, że ktoś patrzy na niego z podłogi. No i był to oczywiście Jezus zaklęty olejem w paragon. No i na koniec, w stanie Michigan w 2014 roku Jezus postanowił zamanifestować swoje przywiązanie do polskiej tradycji i do tego, że to właśnie Polski jest królem, i jego wizerunek objawił się w pierogu. No, jeżeli chodzi akurat o te gastronomiczne objawienia, to bym uważał, żeby się później nic w toalecie nie objawiało, także ostrożnie tam. No i to już wszystko na dzisiaj. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za obejrzenie do końca. Dziś bez zbiórki, dlatego zachęcam, jeżeli macie jakąś zbiórkę, to piszcie do mnie najchętniej na moim Instagramie. Przypominam, że konto się nazywa Orlos Antos. Zachęcam do wspierania na Patronite i co? No i już nie żegnam, a witam. Już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.